Witamy w Energy Gaz Polska. Chciałbym Państwu przedstawić montaż instalacji gazowej do Hondy Accord. Auto z silnikiem dwulitrowym, wolnossącym. Założyliśmy tutaj instalację BRC i przejdźmy może do pokazania, jak poszczególne elementy tutaj się wyglądają i gdzie się znajdują w tej instalacji. Tutaj mamy komputer sterujący pracą instalacji gazowej, nasze podłączenia. Z lewej strony reduktor wraz z filterkiem fazy ciekłej. Tutaj filterek fazy lotnej i wtryskiwacze BRC koloru pomarańczowego ze względu kolor pomarańczowy ze względu na moc auta, czyli 150 parę koni. Przełącznik tej instalacji został zamontowany już standardowo jak w Hondach z wolnej zaślepce. Klient wybrał tą po prawej. Miejsce jak najbardziej w porządku, blisko jakby ręki, nie oślepia, zawsze mam do tego dostęp. Wlew tutaj nam się mieści cały pod klapką, więc nie ma konieczności, nie ma potrzeby stosowania dokrętek. Bez problemu tankujemy. I zbiornik. W tym samochodzie został zamontowany zbiornik 49-litrowy. Chodzi o to, żeby nam nie podnosił praktycznie podłogi. Bo ta wnęka jest dość płytka, fabrycznie mamy tu tutaj koło dojazdowe. Koszta. Instalacja do tego samochodu to 2900 zł. Dokładnie rzecz biorąc, tutaj jeszcze został założony emulator wskazania paliwa, bo takowy jest potrzebny, byśmy nie wiedzieli, ile mamy paliwa, że tak powiem, w zbiorniku. Czyli dodatkowy koszt 150 zł. Auto pali około 11 litrów benzyny, czyli 12 litrów gazu spali. Zbiornik 49-litrowy pozwala na przejechanie około 400-450 km na jednym tankowaniu, czyli wynik całkiem w porządku, a zwrot następuje po około 10-12 tysiącach od momentu założenia. Oczywiście zależy to od nogi klienta. Dziękujemy i zapraszamy do Energy Gaz Polska.